Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cywilizacja 3. Kontynuujemy naszą irokeską kampanię na poziomie Emperor. W poprzednim odcinku próbowaliśmy zdobyć Tenochtitlan, jednak zdecydowanie nam tu za dużo zabrakło. Niby mieliśmy 20 jednostek, ale dużo tam było w tym archerów, łuczników, i to zdecydowanie nie starczyło. Tylko tymi łucznikami żeśmy nabili tutaj, no nie wiem, czy tam jedną czy dwie jednostki żeśmy zatłukli, a oni tam mają bardzo dużo tych obrońców, 7 z 8 chyba. Także następnym razem, jak tam pójdziemy, to musimy mieć, myślę, że ekipę z 30 jednostek i głównie Mounted Warriorów. No i teraz jest pytanie, czy będziemy iść na tą w ogóle stolicę, czy nie lepiej będzie tutaj przyspieszyć budowę. Biblioteki. Skupić się bardziej na rozwoju, tak by gonić technologicznie Anglię, która jest dużo, dużo z przodu, jeśli chodzi o teren. No to dominujemy, natomiast jeśli chodzi o kulturę i przewagę technologiczną, no to Anglicy są zdecydowanie bardziej z przodu. Przyrost mamy ładny złota, przez to, żeśmy stracili tylu tych łuczników. Dlatego w następnej turze sobie przyspieszymy za pieniądze tą bibliotekę, bo ona by się bardzo długo budowała. Dobra, kończymy turę. Trzeba by Pikemana robić. Robić Pikemana. I z jednym osadnikiem chyba tam pójść. Jeśli uda nam się w ogóle powiększyć tutaj ten teren, także zdobędziemy. Tu jest raz, dwa. No tego to na pewno nie zdobędziemy. Ale jeśli na pewno ten kawałek już będziemy mieli, to sobie zawrzemy pokój. Z Aztekami. Oczywiście się zgrodzą. Jeśli nie, no to będziemy iść w wojnę. Dobra. Wychodźcie tu. Aha, bo my już wysłaliśmy tutaj Pikemana, ale jeszcze jeden Pikeman by się przydał. Bo chcę sobie tutaj następne miasto założyć. Nie wiem, czy ono przetrwa, czy nie. Ale spróbować warto. Zdrowego, więc ciebie na razie byśmy sobie podesłali tak. Ty pójdziesz tu, tu musimy mieć raz, dwa, trzy. No dobra, dajmy ciebie na razie tutaj. Zobaczymy, co ten łucznik zrobi. Tutaj mamy już kopalnię zrobioną. Bardzo dobrze, będzie fajne źródło znowu produkcji. Robimy drogę. Raz, dwa, trzy.
istoty, choć może tutaj już. Teraz ci, wy byście zrobili tak. Tu można też kopalnię. Raz, dwa, trzy. A dwóch puścić. Tu niech robią kopalnię. Raz. A ty co? Aha. On już robi. Tutaj też kopalnia może być. Pikemana zostawiamy i fortyfikujemy. Tutaj też. Teraz was leczymy. Ty możesz dojść tu. Wszystkich ich damy tutaj. Bo tu jest to miasto niepewne, czy ono nie zostanie przekonwertowane. Chociaż nie powinno, bo to jest nasze, nie? Ale mimo wszystko jest tu wpływ na tych dwóch polach Azteków. Dobra, przyspieszamy tu budowę. 304 sztuki złota. I za 4 rundy powinniśmy mieć poszerzenie granic kulturalnych. Później sobie jeszcze courthouse zrobimy i mury miejskie. No, najważniejsza wiadomość jest taka, że Aztekowie nie mają już żelaza. Pozbyliśmy ich tego surowca, no i nie mają też winogrona. Czyli mają tutaj dwa surowce takie. Bonus do szczęścia, towary luksusowe. No i tutaj mogą, ale tutaj się nie połączą zresztą, bo tutaj jest po prostu, nie jest miasto nadmorskie, więc nawet nie mają jak się połączyć, chyba że przez Anglików jakąś drogę zrobią. Ale nie wiem, czy to tak działa, już nie pamiętam. I dalej idziemy tutaj w złoto, nie idziemy, nie przyspieszamy badań, bo dopóki nie zrobimy sobie tego powiększenia, nie wiadomo, czy to miasto nie przekonwertuje. Dlatego musimy uważać. Tu mamy Pikemana i Archera. Sobie myślę, jeszcze tego Archera możemy nawet zmienić na słabszego. Dobra, popatrzmy na przeglądzie, jak to wszystko wygląda. Tak. Eksportujemy do Anglii tutaj. Za pieniądze się zgodziliśmy wcześniej. Aztekowie, Republika, Anglia, Republika. F6. F8. No tutaj, no nie taki duży spadek. Myślę, że to więcej będzie, ale Anglicy idą ostro w wojsko. Anglicy idą ostro w wojsko. Tu jest chyba założenie tego następnego miasta, no a to może nie, może aż tak ostro nie idą. No i już są silniejsi od Azteków, którzy byli długo, długo, długo mocni. Dobra. Jeszcze można sprawdzić, ile Anglicy mają tych miast, ale oni tam jakąś wysepkę musieli
Już dwa miasta założyli. Gdzieś znaleźli jakąś wysepkę. Niedobrze. To musi być jakaś wysepka. Na 100%. No dobra. Idziemy dalej. Aztekowie. Na razie nie. Musimy tu być pewni, że to miasto nie przekonwertuje. Wtedy możemy pogadać. Zaraz sobie tego horsemana ustrzelimy. Mamy nowego Mounted Warriora. I tu damy... Pikemana chyba. Następnego. Trzeba przesunąć tych pikemenów tam na to nowe miasto, które chcemy zbudować. Cataraugus Marketplace. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No właśnie. Teraz mamy fajniejszą tutaj produkcję. Te granice i nie zostały przekonwertowane na stronę sąsiada. No i oczywiście defensywa. To jest najważniejsze. Idziemy w courthouse. Jeśli powiększy się granica, to najwyżej możemy zmienić na mury miejskie wtedy. Najpierw. No, Anglicy ukończyli kaplicę sykstyńską. To nie jest jakiś super wspaniały cud, no ale zawsze tam coś im daje. Teraz tak. Na ciebie musimy tego konia wysłać. Czyli tutaj co mamy, to sobie zaatakujemy tego archera. Ładnie poszło. A ten, żeby nie uciekł, to trzeba go tak samo konnicą zaatakować. Tak jest. No i ciebie już tutaj nie przywrócimy, więc ty musisz iść tu zaryzykować. Trudno. I tu ci damy z powrotem ta. No, przyda się courthouse, jak widać. Tu mamy drogę już zrobioną. Aha, musimy uważać na tych. Musimy uważać na tych. To tutaj musimy dać jednego pikemana. I w sumie archera też możemy dać. I teraz ile wam tam tur brakuje? Jedna tura, dobra. Fajnie. To tu dajmy jednego pikemana. A tu stoimy poza murami.
tu żeśmy zbudowali fortecę, ale to i tak nam będzie raczej niepotrzebne, jeśli my tutaj będziemy robić nowe miasto. A jeszcze by można raz, dwa, trzy. No tutaj by było najlepiej, ale to by trzeba było albo tu i tu też by było dobre. Tak, żeby obydwa mieć te, to się nie da, bo by musiało być miasto tu. No i pytanie jest teraz, co tu robimy? Przydałaby się tu droga. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy. Najwyżej się cofniemy. Wy sobie idziecie tu. Ciężko to zdobyć, więc lepiej może iść do przodu z technologią. Zróbmy przegląd miast szybko. Gdzie widzę, że jest niezadowolenie. Thank you.
Gdańska. Zresztą oni tam produkują tych rycerzyków, crusaderów. Trzeba by popatrzeć, kiedy to się kończy, to Crusaders. Steam Power. Epoka przemysłowa. To oni już nie tak daleko są od tej epoki przemysłowej. Czyli czytelnictwo mamy, czy piśmiennictwo, trzecie miejsce ostatnie. Trzeba tych bibliotek nabudować trochę, żeby przyspieszyć te badania. No dobra, ale zabezpieczyliśmy się przynajmniej przed atakiem, bo już wątpię, żeby oni mnie atakowali, gdy nie mają... żelaza. Przynajmniej do końca epoki średniowiecza powinniśmy mieć spokój. Dobra, lecimy dalej. Library Walekeny. Co tu teraz? Wykarczowaliśmy las, ci już mają karawele. Opływają sobie świat w poszukiwaniu wysp. No i mogą też przewozić aż 3 jednostki, więc też trzeba uważać. Archer Elite. Tak. Raz, dwa, trzy. Idziemy dalej tam na południe, spróbować zakładać miasto. Tu sobie założymy, a później jakby się dało, to nawet można i tu, albo tu. Dobra, tu jest kopalnia, tu jest droga. Będziemy bezpieczni. Teraz tak. Co by pasowało zrobić kopalnię? Tak, żeby ten przyrost tu był. Produkcji większy. Idziemy tu.
Może tu najpierw, może. Będzie szybciej. To można zrobić, bo was tu jest czterech. 9-5 tur by to trwało. Dobra, chodźmy tu. Może byśmy tutaj tę górę zrobili. Albo tu mu pomóc. Dobra. Niech tak będzie. Raz, dwa, trzy. Ty musisz iść tu. W razie jakby się jakiś horseman pojawił. Dobra, dajmy jeszcze jednego tu. Settlera sobie ufortyfikujemy tutaj. Ciebie byśmy dali. Staniemy, jedno sprzedajemy, konie. Dobra, chodź tutaj. A ciebie na kadzidło możemy dać. Trzeba drogę zrobić, więc wy się ufortyfikujcie, wyróbcie drogę, trzy tury, ty się podlecz i wyróbcie drogę. No, akurat jest 6 workerów, to od razu będzie zrobione. Teraz tak, ciebie możemy tu dać dla zwiadu, dobra, nikogo tu nie ma, ciebie możemy dać tu, również dla zwiadu. Fajnie.
zmienić, bo tu mamy dwóch, ale przydałoby się raczej więcej chyba ataku. Pikeman, pikeman. Ze dwóch, ze trzech pikemanów dać tu. No dobra, niech będzie. Jak jest, tak jest. Ale tu też pikeman. No dobra, niech będzie jak jest. Lecimy. Następny łucznik biegnie, bardzo dobrze. Niagara Falls. Myślę, że możemy tu powoli przechodzić na produkcję czegoś pożytecznego. Weźmiemy sobie bibliotekę. Mounted Warrior zrobiony w Grand River. I tutaj by się przydało zrobić Hardcore lub Liberal. Na razie nie ma sensu robić, tylko trzeba by się wrócić i to wykarczować. Albo tu zmienić fortecę w barykadę nawet. Ale myślę, że chyba nie ma takiej potrzeby znowu. Wykarczujmy najpierw to. Oni mnie tu prędko nie zaatakują, bo te mają bardzo słabą produkcję. Ty sobie zostań na czuwaniu. I ty na razie też, dopóki tam są robotnicy. Wy idziecie dalej. Wy robicie kopalnię. Raz, dwa, trzy, cztery, za trzy tury będzie gotowa, fajnie. I tu już za jedną turę będzie rozwój. Super. Myślę, że sobie zrobimy pokój jednak z tymi Aztekami. F8. Procent powierzchni ziemi nie jest taki wielki. Trzeba gonić technologicznie. Ciebie mieliśmy tutaj chyba dać. Ty sobie tu stój. Pikemana idziemy wysyłać. Jeden.
jeden tam pracuje. 4, 3, 2. Super. Teraz tak. Was byśmy może dali tu. Tu mnie nikt nie zaatakuje teraz. Ciebie natomiast byśmy dali. Możemy poczekać. Dobra, sobie stąd tu. Albo możecie mi dać tu. Tego nie mamy zapasu za wiele. Anglikom sprzedajemy. Dobra. No i w przyszłej turze tutaj ma być rozwój, tak? Pojedziemy dalej. Pokonamy sobie tego i kończymy wojnę z Aztekami. Można Archera albo... Weźmy Archera, może no, nie ty, tylko Archer. To jest trochę strach atakować to miasto. Można by, ale czy je utrzymamy? Mielibyśmy dostęp do słoników, nie? Ale jak sobie zbudujemy miasto, to też będziemy do słoników mieć dostęp. Wiadomo, co tutaj jest jeszcze. Nie wiem, czy to jest Oporto.
co to jest. Jakieś dawne portugalskie miasto. Zagadajmy z tymi Aztekami. Zróbmy pokój. Zawieszenie broni. Bo i tak nie mamy na razie tutaj tylu tych Mountain Warriorów. Najwyżej byśmy poszli na południe. Zobaczyć, co tam Anglicy porabiają. Dobra. Aztekowie. Peace Treaty. Workera. My sobie weźmiemy od was chętnie. No, Oporto. Oporto nie dadzą. Proszę, jak oni są do przodu. Inżynierię dają. Super. Monoteizm. Jesteśmy blisko. Fantastycznie. Monoteizm i inżynierię dają. Tak. Teraz Lampsun jeszcze 60. Nie. Lampsun 40. Nie. Lampsun 20. Nie. Lampsun 12. Tak. 16. Nie. 14. Dobra. Dwie technologie nam dają. Troszeczkę złota. Czemu nie? To mi się podoba. Tak, nie mają żelaza. O, nie mają już chivalry. Incense za chivalry nie. No to nic tutaj nie wymyślimy już raczej. Za workera. Nawet za workera nie chcę. Incense. Repertorum. Nie. Lampson 74. Nie, no nie, bez przesady. Za darmo nie będziemy dawać. Dobra, a więc mamy pokój. Z Aztekami. Mamy pokój z Aztekami. A, tutaj zdobyliśmy to. Fajnie, to będzie można wykarczować od razu. No to w takim razie tu możemy dołożyć tego następnego pikemana. Archera w sumie też. Chociaż tych archerów nie wiem, czy to jeszcze się opłaca trzymać. Chyba już nie bardzo, nie? No, chociaż oni tam jedną mogą kreseczkę atakującemu odebrać. Tak, ciebie damy tu. Będziesz pilnować. Ty możesz tu na czuwaniu na razie być. Albo nie, ciebie wyślemy gdzieś. Wykarczujcie. 12 tur. 10 tur. 8 tur. Dobra. To my
Wy pójdziecie tu. Na razie chodźcie tu. Na razie chodźcie tu. Produkcji. Ty chodź na razie tu może tym konikiem. Czy tu kogoś mamy? Nie mamy. To ty chodź tu. Sadzić lasy. W sumie to nie wiem, czy iść w to Shivalry. Skoro mamy pokój. No nie, trzeba iść, bo przed Anglikami musimy mieć jakąś obronę.
zanim tutaj dojdziemy do Military Tradition, to trochę minie czasu. Ale sobie przelecimy tylko tak. Dobra, przelecimy sobie, jak tu zadowolenie teraz wygląda. No, teraz jest duże zadowolenie, bo już nie ma tych kwasów z powodu straconych jednostek. I coś nowego by tu można zrobić. Dobra, to jest dobry pomysł, to granary. To jest dobry pomysł, to granary. Tu kanałakę. Bardzo dużo produkcji tracimy. Myślę, że jak ten sąd wybudujemy, to tutaj ze 3 to co najmniej będą. Będzie można jakąś produkcję wreszcie normalną robić. Oil Springs Marketplace. Cudownie. Cudownie. Tonałanda. Aha, tak nie możemy. Mamy 5. Dobra, niech będzie tak. Mouch Chunk. Okej. Podoba mi się to, co robicie. Centralia. Jeszcze wam zajmie to. Ale tutaj już nie będziemy przyspieszać. To miasto nie jest aż takie ważne. Konałaga. Sąd. Przyda się, przyda się. Tutaj to by się wtedy powiększyło. Szybsza produkcja by była. No Aztekowie już nas raczej nie będą atakować. To by był ich koniec. Ale kwaśne sąd. Przydatny. I salamanka. Dobra. To teraz przestawiamy. Bo mamy bardzo duży przyrost. No, nie musimy tu dodawać nic do zadowolenia. Wszystko pójdzie w naukę.
dziwi, Valery za 10 tur będziemy mieć. Czyli Valery będziemy mieć za 10 tur, a to znaczy, że na Mounted Archers już nie robimy. Już więcej nie będziemy robić Mounted Archers. Tylko ich sobie później zmienimy na rycerzy. Jak zmienimy na rycerzy, to kto wie, może by nawet na tych Anglików można było potem pójść z rycerzami. Tylko zależy, jakie oni mają jednostki też. Sprawdźmy, co mówi nasz doradca. Weźmy na początek Azteków. Horsemana mają. Tak, to sobie możecie mieć. Tak, to sobie możecie mieć. Czy za to kadzidełko? To dać się nam nie dać. Workera nie chcą oddać za kadzidełko. Niesamowite. No tutaj tego złota to raczej... Lanco 74. Lanco 60. To się możemy wymienić. Złoto się przyda. Lanco 70. No dobra. Niech wam będzie. Teraz sobie popatrzmy na Anglików. Cautious, ostrożny. Teologia, chivalry, invention. Iron za invention. Nie. No, oni już za bardzo tego chyba nie potrzebują. Oni zaraz w epokę przemysłową będą wchodzić chyba. Może nie tak zaraz, ale... Trzeba ich podgonić technologicznie teraz jak najszybciej. Tak, żeby mi nie wskoczyli na mój teren jakimiś rozwiniętymi... jednostkami. I co wy macie właściwie? Archera mają, no nie rozśmieszaj. Złoto 177, ale nic wam nie możemy dać. Dobra, nieważne. To byśmy to może nawet przyspieszyli. Troszeczkę, żeby tego złota się pozbyć. Żeby ono nikogo nie kusiło.
jeszcze musimy sprawdzić, czy jest tutaj jakiś cud w tym Oporto. Chyba nie. Oni się lubią między sobą. Stolicę im zabrali. Leonardo's Workshop w Londynie budują cały czas. No dobra. Myślę, że tura była całkiem udana. Troszkę żeśmy stracili, ale to byli tylko łucznicy. Najważniejsze, że pozbyliśmy Azteków żelaza. I kto wie, może tam jeszcze wrócimy rycerzami, może nie. Albo na Anglików się wybierzemy, albo będziemy cisnąć gospodarkę i badania. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie odcinka i zapraszam na następny. Cześć, trzymajcie się.